Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was pyszne danie i to będzie indyk w całości, pieczony w piekarniku. Oczywiście nadziewany jabłuszkiem, cebulą, pomarańczem czy pomarańczą. To wszystko, co tam było jeszcze w tym, przyprawione jest, włożone tam do środka. On był przyprawiony, zostawiony na noc, na dzień i dzisiaj go jeszcze doprawię, zwiążę go, obłożę troszeczkę masłem, wstawię do piekarnika i tak go zrobię. To jest 4-kilowy indyk i Wam powiem, że on będzie bardzo smaczny, soczysty, ponieważ opiekamy go grzbietem do góry, a potem ten grzbiet kładziemy na dół. Podobnie mam zrobioną już gęś. Zapraszam Was bardzo serdecznie i ta gęś jest zrobiona faszerowana. To nie jest faszerowane. Nadziewane tylko tym, co jest, żeby ten fajny zapach był. Dlatego teraz pokażę Wam, jak ja robiłam. I to, co muszę, koniecznie go wyskubać. A tutaj są jeszcze wnętrzności. To później. A teraz muszę go oczyścić. A więc, jeżeli takie coś jest tutaj, resztki, takie pałki od pióra jakieś, pióra czy resztki po piórach, to musimy to wszystko oczyścić, ponieważ później, jak będziemy piec, to Wam będzie tak fajnie stało do góry. Tu możemy pootwierać, to jest takie nacięcie. Jeżeli nie macie kupionego, tylko świeżego z domu, na przykład gdzieś kupione od gospodarza, to natnijcie sobie tutaj troszeczkę boki, żeby później sobie tutaj tak fajnie powkładać do pieczenia te nóżki, żeby Wam po prostu one tak nie sterczały, tak? I ja go dzisiaj przyprawię, Wam powiem, zrobię sobie ziółka tak troszeczkę z oliwą, wymieszam i go tak fajnie namasuję i ono musi mi jeszcze postać. Dobrze, to teraz go umyję. Proszę go również tutaj w środku umyć. I teraz ja tutaj sobie odkrajam te końcówki od skrzydełek. Jeżeli mamy 4-kilowego czy kilogramowego indyka, to trzeba dać ze 4 łyżeczki soli i przypraw też ze 4 łyżeczki, ale to wtedy możecie sobie dowolnie patrzeć. Ostrej papryki z pół łyżeczki, słodkiej z łyżeczkę, nie zaszkodzi, pieprzu czarnego też z łyżeczkę trzeba dać, naprawdę nie martwcie się, wszystko będzie dobrze. I tymianek, mówię Wam, tymianku nie bójcie się dać, to jest takie uniwersalne zioło, daje fajny aromat i nic tam się nie czuje, że coś później jego będzie za dużo, czy coś, czy że czuć. I z łyżeczkę ziołowego, ponieważ tutaj jest bardzo dużo właśnie ziółek. Z 70-80 ml oliwy. I tutaj, proszę zobaczyć, mam ze 4-5 ząbków czosnku. Ja go kroję. Jak ktoś lubi przez praskę tą dać, może jak najbardziej. Drobniutko kroję. Te kawałeczki wszędzie dojdą. A na koniec, jak będę już piekła, to jeszcze damy troszeczkę masła. I teraz tak, troszeczkę tutaj przyprawiłam tą pastą taką zrobioną. To możemy włożyć do środka i to nam się ładnie udusi. Pod gęsią, podam Wam numer, możecie zobaczyć, jak ja z tego na przykład robię sos osobno. Gotuję z warzywami. I wtedy doprawiam, możemy też tego sosu, co nam się tutaj wytopi, tutaj wtedy wlać jeszcze, wtedy będzie jeszcze smaczniejszy. I teraz pastuję tą całość. Może najpierw w środku. Tutaj są te końcóweczki, też możemy je posmarować. Tu już nie musimy niczym przyprawiać, bo to jest tak, jak będziemy sypać, to by było tak nierówno. A tak, jak sobie tutaj przyprawimy, tak posmarujemy tą zrobioną taką pastą jakby,
to Wam powiem, że to będzie smaczniejsze. Możemy tutaj włożyć to wszystko, obtoczymy i smaruję naokoło całego indyka. Można tak wmasować troszkę. Proszę zobaczyć, indyk sobie postał przez noc. Rozmasować. I wiecie, co ja robię? Ja jeszcze to próbuję. Zawsze wszystko jeszcze raz próbuję. W ten sposób, że dotykam, patrzę, czy jest słone. To jest bardzo ważne. Jeżeli jest tutaj mało słone, to trzeba to solić. Chyba, że ktoś lubi mało słone, a więc nie ma problemu. Tutaj są wszystkie te włożone wnętrzności. Ja tutaj do tego wkładam jedno jabłko, jedna cebula i pół pomarańcza, czy małego jednego. Na pół wszystko przekrojone na pół i na przemian. Pomarańcza, cebulkę. Tutaj mamy tą wątróbkę, serce. I jeszcze możemy jedną cebulkę i jeszcze jedno jabłko. A na koniec możemy włożyć tutaj tą szyję. I możemy jeszcze pomarańcza i jeszcze jabłuszko. Wtedy dam wam wtedy taki fajny aromat, powiem wam. Możemy to przyczepić, żeby nam ten tłuszcz nie wyleciał. A więc z tej strony jest już nafaszerowane. Tutaj możemy również pod skórę troszeczkę włożyć. Tak by rozpruć. I tu pod skórę troszeczkę masła możemy nałożyć. Tutaj z boku masło. I okładam te nogi pomiędzy tutaj, te nóżki tu. Kładam troszeczkę masła, żeby ta pierś Wam nie wyschła. Dlatego będziemy ją opiekać górą, tak w ten sposób. Z 15 minut na 230. Później ją obracamy i pieczemy tak na 140 stopni. I szczepię to tym do szaszłyków, ponieważ mam niedobre te wykołaczki, pękają mi, bym musiała ich mieć 20. Nie idzie nieraz tak, jak się chce, szybciutko, ale w miarę szybko. Proszę się nie obawiać, będzie wszystko dobrze. I teraz, jak wspomniałam, 230 stopni, góra, dół, w środku w piekarniku. Wkładam tego indyka, on mi się tak ładnie troszeczkę opiecze i po tych 15 minutach nastawiam na 4 godziny. Wtedy go po 15 minutach obracam tym grzbietem do dołu i w ten sposób on mi się dusi. Mięso z indyka, ja myślę, że jest bardziej delikatne jak z gęsi i szybciej Wam się udusi jak z gęsi i jest bardziej delikatne. Mało troszkę masła, a więc tam tu z boku. Proszę zobaczyć, tak to już wygląda. I teraz tego indyka muszę koniecznie obrócić na drugą stronę. Proszę zobaczyć, on już jest pięknie rumiany. Tak wygląda. Myślę, że to widać. Proszę zobaczyć, jak jest pięknie rumiany. I teraz wkładam na 140 stopni. To jest różnica. Prawie o stówę mniej. I to dochodzi ze 3-3,5 godziny. Wkładam znowu do piekarnika. I bardzo ważne obrócić, żeby ta pierś Wam się nie spaliła, nie wyschła. To jest bardzo ważne. I proszę zobaczyć, minęły już 2 godziny. I tu mam wytopione ten tłuszcz, troszeczkę wody z tym masłem. I teraz ja mogę sobie troszeczkę po tym polać, to pokażę Wam również. Bierzemy sobie jakąś taką większą łyżkę, wysuwamy do przodu, ja Wam tylko pokażę. I tym sosikiem
sobie polewamy. Powiem Wam, że pięknie pachnie, ale już go nie obracamy, ponieważ z drugiej strony jest ta pierś i ona może nam się wysuszyć. Ostatnia godzina leci, widzicie? 140 stopni i już ostatnia godzina leci i on teraz zaczyna się dopiero rumienić, naprawdę z wszystkich stron. Oho, ho. I tak ostatniej pół godziny, możliwe, że jak z 15 minut przed końcem spróbuję go obrócić, że ta druga strona też się ładnie jeszcze upiekła, a więc nic nie robimy, tylko tutaj czekamy. To, co możemy znowu zrobić, to polać troszkę. Zostało już tylko pół godziny. Wyciągam i chcę go obrócić, tego indyka. Żeby to się tutaj zapiekło. I Wam powiem, że teraz już mogę kawałeczek sobie zobaczyć. Widać, ojej, chyba tam para zaszło parą. Super. Wstawiam teraz do piekarnika. Niech sobie dojdzie. Proszę zobaczyć, indyk jest już gotowy, można powiedzieć. Czyli 15 minut na 220 stopni leciało. Tak wygląda. Proszę zobaczyć, tutaj sobie skubnęłam, a więc wszystko jest oryginalne, można powiedzieć. Póki ciepłe, możemy sobie te powyciągać te druty. Powyciągamy sobie te pałki, te, jak to się nazywają, wykołaczki. I tu jest ten sos. Powiem Wam, możemy go od razu zlać. I jeżeli będziemy robić jakiś sos, to możemy polać, możemy to przecedzić sobie, rozcieńczyć z wodą, ze śmietaną. Będzie pyszny sosik. Więc leję teraz troszeczkę tego. I tu mam ten sosik, z którego możemy sobie zrobić, czy polać po ziemniaczkach. I powiem Wam, że indyk jest pysznym daniem, naprawdę pysznym. Miękkie mięso. Zresztą z indyka, szynki, pyszne są również. A więc tutaj jest skórka, tu jest chrupiące wszystko, jak widzicie, a więc czego chcieć więcej. Tak wygląda na przekroju. Może jeszcze spróbuję. Proszę zobaczyć. Super. Soczyste, w ogóle nie jest suche, naprawdę, uwierzcie, 4 godziny to wcale nie jest tak dużo. Myślę, że widać. A więc indyk wyszedł super, naprawdę zapraszam Was bardzo serdecznie. Mąż nie może się doczekać, ale najpierw ja jestem w kolejce. Jako kucharka mam pierwszeństwo. Pyszny, naprawdę. Zapraszam bardzo serdecznie.